Dziś w studiu Koszalin na Fali jest ze mną ksiądz dr Remigiusz Szauer, duszpasterz akademicki. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, szczęść Boże. Czy współczesnemu człowiekowi potrzebna jest jeszcze wiara? Myślę, że tak. To znaczy, z racji nawet takiego właśnie socjologicznego oglądu właśnie, gdybyśmy tak mieli zacząć, to mam takie też i spostrzeżenie, że człowiek gdzieś ciągle poszukuje odpowiedzi na pytanie, po co jest na tym świecie. Był taki kiedyś filozof religii Mirce Eliade, on powiedział, że człowiek jest z natury istotą religijną. Miał na myśli to, że człowiek właśnie poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące jego życia, tego, co jest po śmierci, że nawet jakby ta tęsknota za takimi, jak to się mówiło w średniowieczu, uniwersaliami pod tytułem dobro, piękno, miłość, tak, jest wyrazem właśnie jakby poszukiwania czegoś, co człowieka przekracza. I ostatecznie jakby ewolucja odpowiedzi na te pytania często prowadzi do pytania o Boga, prawda? Że mówi się nawet, że to Krzysztof Kieślowski, zdaje się, powiedział, że nawet ateista stawia sobie w pewnym momencie pytania o to, czy Bóg istnieje, prawda? Bo żeby powiedzieć, żeby on mógł stwierdzić, że nie istnieje, to musi sobie postawić pytanie, czy istnieje. Ale myślę, że nawet to, że od takiej socjologicznej strony dzisiaj na przykład ludzie bardzo interesują się duchowością, nie? To myślę, że to też jest przejaw tego, że gdzieś się szuka tego, co człowieka gdzieś przerasta. I czasami przez tą duchowość wielu ludzi dochodzi do religii, do pytania o Boga, o wiarę. I jak ta wiara się manifestuje, wyraża, czy instytucjonalnie, czy poza instytucjonalnie, czy w jakimś systemie, czy nie, to już jest odrębna sprawa. Ale myślę, że tak, że potrzeba jest. A czy wiara wśród młodych osób słabnie, czy się umacnia? Nie, no też mamy wyraźne wskaźniki, że ta wiara niejako słabnie, chociaż tu też trzeba zrobić pewne zastrzeżenie. U większości osób, można tak to zauważyć nawet poprzez pewne mierniki, słabnie wymiar tej wiary, nazwijmy to właśnie takiej instytucjonalnej, tak? Czy powiedzmy takiej wiary, którą ludzie wyznają w Kościele. Natomiast rozwija się coś, co jeden z takich autorów, Thomas Luckman, nazwał tak zwaną religią niewidzialną, czyli tym wymiarem, że ktoś prywatnie, powiedzmy, praktykuje swoją religię, czy też prywatnie jakby ma pewien system, światopogląd, tak, który jest właśnie takim odniesieniem do Boga, niekoniecznie właśnie wzmocniony jakąś modlitwą osobistą, ale ten człowiek po prostu ma przekonanie, że Bóg istnieje, natomiast niekoniecznie wiąże się to z Kościołem. Myślę, że ten kryzys Kościoła też jest czymś bardzo, bardzo istotnym tutaj, dlatego że no jednak przez te lata, nawet powojenne, byliśmy przekonani o tym, że społeczeństwo polskie jest społeczeństwem, które jest jednak zorientowane na jeden system religijny, na religię rzymskokatolicką. To potwierdzały dane Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast kiedy właśnie wejdziemy w szczegóły, to się okaże, że ta wiara też się różnie wyraża i właśnie czasami też i są pewne kryzysy z tożsamością, tak, i właśnie przynależności do Kościoła i tak dalej. Natomiast myślę, że też, powiedzmy, jest to zrozumiałe, bo to jest pytanie też, czy to jest stałe, czy przejściowe, tak? Jest to zrozumiałe, że na pewnym etapie życia człowiek przeżywa kryzys wiary, po prostu. Że przestaje już tak do końca brać to, co ktoś mu powiedział, tak? Mama mi powiedziała, że Bozia istnieje, tak? I to jest na tej zasadzie, tylko zaczyna poszukiwać sam. I często bywa tak, że zanim znajdzie, to przechodzi przez bardzo taki wyraźny pułap kryzysu, nie? No i myślę, że to też się dzieje wśród ludzi młodych. A czy da się określić, kiedy ten kryzys najczęściej następuje? Tak, myślę, że on jest bardzo zauważalny mniej więcej w okresie, to jest oczywiście pewna generalizacja, prawda, bo to każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, ale gdybyśmy mieli zebrać coś tak, nazwijmy to grupowo, to ja przynajmniej to tak widzę też poprzez swoje badania, że to jest klasa maturalna, studia właśnie, tak, i później mniej więcej ten okres, kiedy człowiek zaczyna się usamodzielniać, kiedy zakłada rodzinę, albo kiedy wchodzi w jakiś trwalszy związek, to wtedy wraca do pewnych właśnie pytań istotnych dla jego życia, nie? I albo odpowie sobie na nie pozytywnie i zweryfikuje to właśnie idąc w jakimś takim kierunku pogłębionego światopoglądu religijnego, albo wręcz przeciwnie. I myślę, że ważna jest też w tym wszystkim pewna świadomość, no, żeby ten człowiek młody zdobył się na to, że świat wartości swój, hierarchię jakichś takich, powiedzmy, też i potrzeb, i orientacji przyjmuje świadomie, a nie bezrefleksyjnie. Czy obserwuje ksiądz na przykład wśród ludzi starszych, którzy całe życie byli niewierzący, że jednak pod koniec życia coś się w nich zmienia, czy jak jednak jest to już taka ugruntowana pozycja i już na niej stoją? Myślę, że znowu bardzo jest dużo przypadków indywidualnych, które też dostarczają jakieś informacji. Ja na przykład sam znam kilka takich przypadków, kiedy ludzie właśnie pod koniec swojego życia zaczęli właśnie przeżywać jakieś takie nasilenie właśnie pytań o wiarę i do tej wiary doszli. To może czasami niektórych bulwersować, ale trzeba powiedzieć, że na przykład ludzie, których nazwiska nam się kojarzą na przykład z tamtym systemem, jakim jest PRL, prawda, to
wielu takich komunistów, którzy no, wydawało się, wyznawali światopogląd materialistyczny, pod koniec swojego życia właśnie chciało się spotkać z księdzem, chciało przyjąć sakramenty. Czasami to były spowiedzi po wielu latach. Ja też na przykład znam wielu ludzi, którzy na przykład pracowali w wojsku, służyli w wojsku, tak? I też no, takie były czasy, nie? Tych ludzi często ukształtowało właśnie też jakiś sposób myślenia, jakiś sposób też funkcjonowania, właśnie pewna filozofia życia, tak? Która w tamtym czasie też była promowana. Taka marksistowsko-leninowska często, bo też i przez szkolenia, przez kształcenie ideologiczne. Natomiast na przykład wielu z tych ludzi na przykład jeszcze jako dzieci byli ministrantami, więc gdzieś to zarzewie wiary było i nagle w nich się to odzywa po wielu latach. Ja to są po prostu w ogóle piękne rozmowy, piękne spowiedzi, piękne czasami takie przemyślenia tych ludzi. Okazuje się, że to wcale nie jest jakieś infantylne czy jakieś takie powierzchowne, bo nagle, prawda, tylko głębokie. Więc zmiana takich orientacji jest możliwa, tak, jeśli chodzi o wiarę. Czyli to nie musi być tylko taki strach przed śmiercią i nagle po prostu zwracamy się do Boga. Nie, myślę, że chociaż no, znowu jeden z filozofów powiedział kiedyś, że korzeniem religii jest właśnie myślenie o śmierci, ale myślę, że to jest jednak trochę głębiej, że myślenie o życiu też. I to z tych rozmów też wynika, że ci ludzie nie tylko pytają, powiedzmy w takiej spowiedzi, kiedy załóżmy dochodzą do kresu życia, co ze mną będzie, tak? To nie są tego typu pytania, tylko nagle się okazuje, że ten człowiek robi taki ogląd na swoje życie, jest to tak fantastyczna opowieść, właśnie jeszcze wzmocniona jakby taką nazwijmy to właśnie refleksją nad sensem życia, nad wiarą, że po prostu samemu człowiek słuchając czegoś takiego, czy takiego wyznania w spowiedzi, czy takiej rozmowy, takiej refleksji, sam się umacnia i sam nieraz jakby swoją wiarę jakoś tam na nowo definiuje. Czy Koszalin jest łatwym miastem do działania społecznie? Społecznie myślę tak, bo zawsze jest jakiś agregat, nie? Zawsze jest jakiś kapitał ludzki, tak? I myślę, że gdy popatrzymy nawet na inicjatywy społeczne, które się dzieją w Koszalinie, to ich trochę jest. I myślę, że też ja podziwiam tych ludzi. Jest mnóstwo takich społeczników, ludzi, którzy mają pomysły, pasje, chcą coś realizować i gdzieś tam na portalach internetowych się promują. Więc myślę, że od takiej strony, powiedzmy, jest potencjał ludzi, którzy mają jakieś takie inicjatywy twórcze, powiedzmy, w sobie. Gorzej, myślę, jest z odpowiedziami na te inicjatywy. Często w tych inicjatywach znajdują się ci sami ludzie, bo zawsze tak jest, że nawet w dużych miastach to jest wąski procent osób, które chcą coś robić czy zmieniać rzeczywistość na lepsze, nie? Natomiast myślę, że tutaj taki ciekawy wątek, który warto podjąć, to jest taki, czy Koszalin jest dobrym miastem do działania takiego społecznego, akademickiego, prawda? Bo myślę, że to jest też pewna specyfika, która mnie osobiście bardzo interesuje. I tutaj bym powiedział, że od tej strony jest miastem trudnym. Ja kiedyś właśnie odkryłem coś takiego, że miasto to jest trochę jak ludzie, prawda? Że w mieście są takie miejsca, które chętnie pokazujemy, takie miejsca reprezentacyjne, tak? Które są bardzo ładne, które są gdzieś tam wybielone, prawda? Które mają jakąś ozdobę, elegancję w sobie i tak dalej. Tam są kawiarenki, prawda, tam można usiąść, tam można popatrzeć i są takie rejony w mieście, gdzie lepiej nie wchodzić, prawda, bo jest ciemno, brzydko, ponuro, inaczej miasto wygląda w dzień, inaczej w nocy, nie? To tak jak ludzie, tak, mamy swoje takie, powiedzmy, miejsca, które pokazujemy, mamy taki, powiedzmy, taką maskę, nazwijmy, czy gramy taką trochę rolę, gdzie jesteśmy dla ludzi, no i takie sytuacje, kiedy nikt nas nie widzi, jesteśmy sami, nie? I myślę, że teraz tak, jeśli by to tak odnieść właśnie do tej akademickości i działania społecznego, to powiedziałbym w ten sposób, nie? Że tak naprawdę właśnie liczy się pewien klimat miasta, nie? Że to jest bardzo ważne, bo to też inspiruje. To też. I teraz na przykład, kiedy popatrzymy na Koszalin, no to przede wszystkim jest uczelnia, tak? To jest, czy jedna, druga, tak? To jest już jakiś wskaźnik, że to jest miasto akademickie, ale jednak to jest za mało, nie? Że ważny jest ten klimat. Na przykład, nie wiem, knajpa jest takim miejscem, gdzie na przykład ludzie się gromadzą, tak? Gdzie we Wrocławiu, tak? Człowiek patrzy gdzieś tam na te różne puby, kafejki, tak? Mnóstwo młodych ludzi, oni wszędzie gdzieś są, wszędzie ich pełno, w tramwaju pełno młodych ludzi, na rynku pełno młodych ludzi, nie? Tak samo Kraków, Warszawa, nie? To pokazuje, że to jest też miasto, w którym się myśli o przyszłości, tak? I to automatycznie generuje pewne działania społeczne, czy chęć jakiegoś takiej kreatywności, nie? Natomiast tutaj mam wrażenie, i tutaj też moglibyśmy robić jakieś takie różne analizy, ale
dużo ludzi tak naprawdę nie wiąże z Koszalinem swojej przyszłości. Oni przyjeżdżają tutaj uczyć się, potem bardzo często nawet w czwartki, jak już nie mają zajęć, wracają do domu, w poniedziałki, nie? Więc nie ma takiej naturalnej płynności w tym powiedzmy zakotwiczaniu się młodych ludzi i studentów właśnie tutaj. I przez to powiedzmy społecznie studenci chyba są po pierwsze niewidoczni w Koszalinie, ja przynajmniej tak to widzę, a po drugie no, nie mają jakichś takich inicjatyw, które są z nimi mocno związane. Tutaj przykładem są też juwenalia, które dziś od pewnego momentu zaczęły być bardzo takie, powiedzmy, taką poboczną, mówiąc, imprezą. I chyba o tej trudności w działaniu społecznym wśród studentów też potwierdziliby tę tezę wszyscy ci, którzy byli w parlamentach studenckich czy w samorządach studenckich, bo jak trzeba zebrać ludzi do roboty właśnie na takie działanie społeczne, to często jest trudno. Nie? Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego zakotwiczania się w Koszalinie. Czy coś możemy zrobić, żeby jakby ludzie chcieli tu zostawać? To jest może pytanie bardziej do samorządowców, tak myślę, co oni mają do zaproponowania. No wszędzie tam, gdzie jest praca, tam ludzie chcą zostawać, tak? Myślę, że to jest podstawowa kwestia. Tam, gdzie potrzebują specjalistów, no zobaczmy, że i Politechnika Koszalińska, i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, inne uczelnie, które jeszcze są, no kształcą w określonych kierunkach i często te kierunki, one tak naprawdę są do urzeczywistnienia zawodowego w innym mieście niż Koszalin, tak? No bo łatwiej jest znaleźć, nie wiem, programiście dobrą pracę w Warszawie, w Gdańsku, tak? Bo aniżeli w Koszalinie. Więc myślę, że to jest, to wracamy do takiego punktu wyjścia, tak? No, myślę, że no, praca, rodzina, przyszłość, tak? To jest, często są powiązane komponenty, tak? I jeśli jest jedno, to jest i drugie, więc to jest to, ale myślę, że też jest taki potencjał, który też jest może rzadko przywoływany, że duża część ludzi, która gdzieś się z tych ziem wywodzi, oni te ziemie lubią. Było takie przekonanie, że tutaj jest taki zbiór ludzi, którzy przyjechali kiedyś tam ze wschodu, prawda, nie wiązali właśnie z przyszłości z tą ziemią albo mieli taką przygodną relację taką trochę z tymi ziemiami, ale rodzi się kolejna grupa już tutaj rodowitych Pomorzan, tak to nazwijmy, którzy lubią tu wracać, którzy się tu dobrze czują, więc gdyby były takie możliwości właśnie związane z inicjatywami gospodarczymi, z kreowaniem jakichś właśnie miejsc pracy związanych ze specjalnościami, które Politechnika choćby czy PWSZ kształcą, to myślę, że jest na czym budować. Czy łatwiej się prowadzi duszpasterstwo, które jest jedno w mieście, czy jednak jest ich kilka? Nie mamy takiego doświadczenia tutaj w Koszalinie, kiedy było kilka duszpasterstw. Zazwyczaj było jedno, no bo też z racji wielkości ośrodka to spowodowało. Natomiast mogę powiedzieć, że kiedy na przykład patrzę na kolegów, którzy prowadzą takie duszpasterstwa, powiedzmy w tych dużych miastach akademickich, Wrocław, Warszawa, Kraków, to widzę, że nikt sobie nie przeszkadza. Każde z duszpasterstw, o Poznań też jest dobrym przykładem, każde z duszpasterstw ma swoją specyfikę, swój rys, nie? I też swoją markę bardzo często. I ludzie, którzy tam trafiają, oni często trafiają ze względu właśnie na to, że została wytworzona jakaś tam specyfika. Natomiast bardzo jest dla mnie też to ważne, że ci ludzie też na przykład na poziomie takim ogólnym tworzą jakieś rady duszpasterstw i starają się wygenerować jakieś inicjatywy wspólne, nie? I to jest tak a propos tego pytania o działalność społeczną, też przykład tego, że no można się nawet w takiej sprawie zintegrować i zrobić coś pożytecznego, niekoniecznie bezpośredniego związanego z wiarą, z religią, tak, bo to nieczęsto nie chodzi o jakieś czuwania modlitewne, ale czasami jakieś koncerty charytatywne, czasami jakieś licytacje, jakieś właśnie zaistnienia na juwenaliach, to wtedy zawsze jest raźniej, bo są inne grupy i łatwiej się wtedy współdziała. A lepiej współpracuje się księdzu, który jest starszy dużo od młodzieży akademickiej, czy jednak jest w takim, powiedzmy, podobnym wieku? To zależy pewnie, ale myślę, że generalnie dobrą zasadą jest, jeśli z młodymi ludźmi pracują młodzi księża, tak? No bo to jest też taka swoboda kontaktu, myślę, znajomość realiów. To jest, myślę, to, chociaż znam przypadki duszpasterzy, którzy już bardzo długo są, po 20 parę lat, duszpasterzami i są bardzo cenieni przez swoje środowiska. Tutaj Krzysiek Buchholz z Bydgoszczy, czy Mirek Maliński, Welmalina z Wrocławia, tak? To są takie przykłady swego czasu, świętej pamięci ojciec Jan Góra, prawda, też w Poznaniu, jako w duszpasterstwie dominikańskim. Ja bym odpowiedział na to pytanie też w ten sposób. Jeżeli duszpasterz każdą swoją wypowiedź w dyskusji ze studentami rozpoczyna od słów za moich czasów to było inaczej, w domyśle lepiej, to znaczy, że już się na tyle zestarzał, że powinien pomyśleć o rezygnacji. Tak bym odpowiedział na to pytanie. A czy duszpasterstwo w Koszalinie różni się od tych z innych miast?
Tak, i to ja nawet widziałem na spotkaniach duszpasterzy. Myślę, że różni się przede wszystkim tym, że każde miasto ma swoją specyfikę, tak jak już to mówiliśmy, więc i każde duszpasterstwo będzie miało swoją specyfikę. Różnimy się na pewno tym, że po pierwsze właśnie nie mamy jakiegoś takiego systemu duszpasterskiego, takiego nawet byśmy powiedzieli trochę takiego mikroparafialnego, jak to czasami mają różne duże duszpasterstwa. To jest pierwsza sprawa, więc jesteśmy razem, ta styczność między nami jest bliższa. Ale drugą specyfiką jest to, że właściwie jest bardzo duża rotacja w duszpasterstwie akademickim i przez to też nie ma do końca takiego jednego programu na to, tak, że właściwie trzeba to ciągle aktualizować i właściwie ludzie, którzy przychodzą, oni narzucają pewien program duszpasterstwa. I teraz no, na to trzeba jakoś odpowiedzieć i myślę, że też przez to ci ludzie się tego duszpasterstwa też trochę uczą, tak? To trochę zajmuje, uczą się odpowiedzialności, że to nie jest świadczenie usług, tak? że przychodzisz do firmy i tutaj, prawda, jakiś konsultant handlowy ci zaznajma z ofertą i ty teraz korzystasz z tego. Nie, że współtworzymy to, więc działamy razem i to myślę też jest taka specyfika, gdzie tu potrzeba bardziej tego wyraźniej, bo na przykład stare duszpasterstwa, nazwijmy to, one mają wykwalifikowanych, uformowanych liderów, którzy przez lata tam są i dobrą sławę puszczają w miasto. A tutaj wiadomo, że potrzeba tych ludzi cały czas właściwie, tak mówiąc kolokwialnie, urabiać trochę, żeby właśnie poczuli, że to jest ich miejsce. Co się księdzu udało podczas kierowania duszpasterstwem, a co jeszcze nie? Dobre pytanie. Znaczy, powiem ci, że moim marzeniem był, bo też się tym dzieliłem wielokrotnie ze studentami, moim marzeniem było posiadanie takiego domu duszpasterstwa akademickiego. Ja to gdzieś tam kiedyś w głowie mi się zrodziło, że gdyby było takie miejsce po prostu, gdzie by studenci czuli się dobrze, gdzie też część mogłaby mieszkać, gdzie by była kaplica, gdzie by był jakiś salon, gdzie tam stoją jakieś planszówki, że można tam zjeść, gdzie nawet ludzie mogą przychodzić, powiedzmy sobie tak, w okienkach między zajęciami albo przyprowadzać swoich kolegów, koleżanki tam na jakąś herbatę, nie? I żeby tam po prostu był taki dobry klimat domu, to po prostu byłbym najszczęśliwszym duszpasterzem na świecie, nie? I była raz taka możliwość, ja już prawie dostałem ten dom, który był tam właśnie blisko lokalizacji po siostrach Felicjankach. Tam potem podjęto inną decyzję co do dyspozycji tym domem. I potem po 2 latach znowu temat wrócił i to mi się spełniło, że tak powiem, że taki dom jest. To jest jedno z takich moich największych, powiedzmy to, osiągnięć, w cudzysłowie mówiąc, z których jestem bardzo szczęśliwy, nie? To tak powiedzmy i bardzo mi się to podobało, niestety epidemia to brutalnie przerwała, że tak właśnie było, tak? Że ci ludzie po prostu tak się dobrze czuli, przyprowadzali ludzi i to było fantastyczne. No, mnóstwo takich też, nie wiem, wyjazdy na przykład, te wakacyjne, to było to, że się w ogóle udało zebrać jakichś ludzi, często przypadkowych, którzy się wcześniej nie znali, nie? I nagle się okazało, nie? Oni weszli w tą grupę i tworzą jej klimat, polubili się jakoś nawzajem, właśnie chcą razem wyjechać. No to, że właśnie tak są te wyjazdy, że jest integracja, to, że nie wiem, no, że się rano robi jajecznicę razem, tak, że potem się idzie w góry, potem się wraca z tych gór, narzeka się, że boli wszystko, tak, potem msza święta wspólna, potem siedzimy gdzieś tam, powiedzmy, znowu wieczorkiem gdzieś tam oglądając telewizor, popijając piwo, tak, to wszystko no, ma taki klimat jakiś taki właśnie wspólnototwórczy bardzo i to, że takie wyjazdy też były, to ja myślę, że my też no, potrzebujemy takich wydarzeń, które grzeją, prawda? Które gdzieś, jak są trudne momenty, do nich chętnie wracamy. I w duszpasterstwie było kilka takich momentów mnie osobiście, które też grzeją. No, też rekolekcji bardzo, bardzo takich fajnych, twórczych, też dobrych kaznodziei mieliśmy. To się na pewno udało. Co? Jeśli chodzi o takie pewną trudność, wiesz co, ja to powiem w ten sposób. Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem. Jest taki moment chyba w życiu, kiedy coś robisz i to jest trochę tak, że jesteś na fali, nie? Że tak jak w surfingu trochę, płyniesz, nie? wysilasz, że po prostu, że wiadomo, to jest ten początek, rozkręcasz się, gdzieś próbujesz obwąchać teren, tak? Sprawdzić metody, zbudować relacje z ludźmi i tak dalej. Przychodzi taki moment, kiedy jesteś po prostu na fali, kiedy masz pełnię sił twórczych, kiedy masz mnóstwo pomysłów i kiedy ludzie za tobą idą i kiedy zdobywasz, można powiedzieć, ten najlepszy moment, nie? To tak jak w górach trochę zmienię dekorację z wody na góry, jak czasami himalaiści chodzą, to jeszcze ten szczyt, ale w sumie to, żeby zdobyć ten jeszcze jeden specyficzny, nie? I już potem, nawet jak go zdobędziesz, to każdy następny już jest trochę taki, no ale zdobyłem ten, to jest taka korona mojego dzieła, nie? I ja tak się zastanawiam, czy mi się to udało, wiesz? I mam wrażenie, że jeszcze chyba nie. I nie wiem, czy ten moment kiedyś nastąpi, bo może nie nastąpi, nie? Bo czasami może w tym jest jakiś palec Boży, nie wiem. Może się kiedyś dowiem.
ale mam wrażenie, że ciągle jeszcze coś przede mną, tak? Że jeszcze jakby nie jest to. Gdybym dzisiaj miał zostać odwołany, tak, i biskup by mnie przeniósł w inne miejsce, tak, zajmie się czymś innym, to nie powiedziałbym, że no, udało mi się zdobyć ten główny szczyt, o który mi chodziło. Nie? To jest pewnie jakiś proces, nie? Który się też dokonuje, ale może jeszcze coś przyniesie Boża opatrzność. A co duszpasterstwo daje księdzu? Właśnie doświadczenie tej wspólnoty, to co mówiłem o tym grzaniu też takim właśnie tymi wydarzeniami dobrymi i to, że ja się ciągle czuję młody. Nie? To jest też takie, ja czasami się zastanawiam, dlaczego na przykład mnie kości bolą gdzieś tam po jakimś tam wysiłku czy coś, nie? To wtedy PESEL mi przypomina, że ja jednak mam swoje lata i ewentualnie w dowodzie mogę sobie sprawdzić, ile to jest, nie? Ale wewnętrznie naprawdę serio czuję się młodo, nie? I to na pewno mi daje. To, że ja powiem tak, ja jestem 11 lat duszpasterzem akademickim, z czego 7 rok w Koszalinie. I ja właściwie z każdą wspólnotą, ja się uczyłem być księdzem, nie? Bo ci ludzie też uczą mnie. Ja jestem w ogóle zwolennikiem takiej tezy o takiej wzajemności socjalizacji, nie? Że ludzie, to nie jest tak tylko, że dorośli opowiadają młodym o świecie, tak? To nie jest tak, ale że młodzi też nam o czymś opowiadają, nie? I ja też jakby no, i w relacjach z ludźmi, i w posłudze, w szukaniu jakichś rozwiązań, nawet w budowaniu duchowości, w budowaniu wiary, nie? To ci ludzie też mi pomogli. Nie? To ja jako duszpasterz nie tylko jakby zostałem posłany do tego, żeby im pomagać, nie? Ale że oni mi też pomogli, nie? Stać się tym, kim jestem. I to jest wielki dar dla mnie. Nie? No. A co duszpasterstwo daje studentom? Ja myślę, że przede wszystkim poza takimi kwestiami, które są związane z rozwojem wiary, to też właśnie takie doświadczenie właśnie tej wspólnotowości, przyjaźni, jakiejś takiej autentyczności, której myślę potrzebujemy. To nie zawsze się udaje oczywiście, ale to jest przestrzeń, gdzie można konstruować. I myślę, że też coś takiego, ja się odwołam do własnego doświadczenia. Jak byłem studentem jeszcze, zanim poszedłem do seminarium, to ja pamiętam gdzieś tam, nie wiem, w okolicach trzeciego, czwartego roku, ja miałem taki jakiś kryzys egzystencjalny, ja nie umiałem do końca nazwać, co się ze mną dzieje. Po prostu jakoś tak właśnie, straszny bałagan w głowie. Może też moje jakieś tam doświadczenia życiowe to spowodowały, ale nie mogłem do końca jakoś tak znaleźć ważnych odpowiedzi na ważne pytania w moim życiu. I miałem taką chęć, i to jest myślę, no, myślę, że mnie zrozumiesz, o co mi chodzi. Miałem taką chęć, żeby ktoś mi opowiedział o mnie, nie? Żeby ktoś tak z boku popatrzył na mnie i mi opowiedział o mnie, że... I ja dzisiaj wiem, że to jest zupełnie normalne, że coś takiego się w człowieku dokonuje, nie? Ale czasami, kiedy człowiek sam musi dochodzić do odpowiedzi na te pytania, to strasznie długo rodzi. Czasami to jest bolesny proces. Ale jeśli jest takie towarzystwo, taka wspólnota, taka grupa, która życzliwie pomaga człowiekowi to osiągnąć i jeśli właśnie on też uzyska pewne podpowiedzi, kim jest, to wtedy łatwiej mu się będzie stać dojrzałym człowiekiem samodzielnym i takim właśnie decyzjotwórczym. I duszpasterstwo też ma to dać studentom, tak? Tą przestrzeń i tę możliwość, żeby ktoś im opowiedział o nich, nie? W sensie z boku, życzliwie, nawet takiej po prostu prostej formule, która czasami może uratować człowiekowi życie. Słuchaj, stary, nie? Słuchaj, dziewczyno, jesteś w porządku, nie? To jest, myślę, a czasami mamy jakąś niepewność, czy jesteśmy, nie? I po to też duszpasterstwo jest. A co studenci mają dać duszpasterstwu? Ja myślę, że przede wszystkim to tutaj jakby nie ma takiej wymiany handlowej, nie? Że ja wam dam to, wy mi dajcie to, ale ja bym może troszeczkę inaczej to powiedział. Duszpasterstwo przede wszystkim ma być taką przesłanką, po pierwsze właśnie do budowania dojrzałości, tak? Czyli przez to, że coś daje duszpasterstwo, ja się uczę dojrzałości, odpowiedzialności też za słowa, za obietnice. Druga kwestia bardzo istotna, ja się uczę też takiego, nie wiem, szanowania człowieka, budowania dojrzałych relacji, które potem się przydają też w życiu, ale też myślę jest też w tym wszystkim to, że duszpasterstwo też, ono właściwie tak jest ukształtowane, że ma pomóc człowiekowi odnaleźć swoje miejsce też w Kościele, bo przecież to jest wspólnota katolicka de facto, więc właśnie w kontekście tego kryzysu Kościoła, powiedzmy, który przeżywamy i który niestety widać, powiedzmy, na pierwszym planie przede wszystkim te kwestie, którą spowodowali rozmaici dewianci i przestępcy, tak? I oni jakby cieniem kładą się na reszcie, która czasem, powiedzmy, no, też nie może się przebić z tym, co dobrego robią przez to, że, powiedzmy, to jest na pierwszym planie. Ale właśnie może w takim kontekście
ci ludzie mogą zobaczyć ten Kościół inaczej, tak? I mogą się poczuć, że sami są Kościołem, że to nie jest instytucja, że to nie są jakieś mury, że to nie są jacyś oni, tylko że to jesteśmy my, nie? I to jest pewien, nazwijmy to, ideał, do którego się zmierza. A czy wiedza socjologiczna pomaga księdzu w prowadzeniu duszpasterstwa? Tak, a nawet bym powiedział, że właściwie inspiracja do studiów socjologicznych zrodziła się z tej pracy. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem w Pile, to pamiętam takie rozmaite pytania, które mi po głowie chodziły i ja z tymi pytaniami trochę poszedłem na tą socjologię. Zresztą wcześniej też miałem już jakby doświadczenie takie właśnie studiowania też nauk społecznych, więc dla mnie to było coś takiego, taka stara miłość, która nie rdzewieje, do której wróciłem, a jednocześnie socjologia to jest życie generalnie, więc tak naprawdę jak ktoś jest dobrym obserwatorem, to zawsze znajdzie jakiś temat i praca z młodymi ludźmi, nie, jest po prostu tak inspirująca, że i tak budująca jednocześnie, nie tylko w takim wymiarze duchowym, jakimś ludzkim, ale też intelektualnym, że wiele pytań, które właśnie i ludzie mi stawiali, i ja sobie stawiałem obserwując ich, znalazło urzeczywistnienie później w moich badaniach. Może już trochę na ten temat rozmawialiśmy, ale zadam to pytanie. Czego studentom brakuje w Koszalinie? Znowu nie chciałbym jakiegoś takiego kombatanstwa i pesymizmu i takiego narzekaństwa tutaj uprawiać, ale to jest takie trochę trudne pytanie, bo generalnie ja myślę, że ja w ogóle spotkałem, i to muszę powiedzieć, bardzo fantastycznych ludzi, którzy się przeszli przez duszpasterstwo i do dziś utrzymujemy kontakty, ale gdybym miał tak powiedzieć wprost, czego brakuje, wiesz co, brakuje trochę młodości tym ludziom. Ja czasami tak obserwuję właśnie rzeczywistość, że ludzie tutaj też z różnych względów, też czasem finansowych, kiedy tylko uwolnią się, nazwijmy to, od szkoły średniej, od domu, oni wpadają tutaj na te studia i często wpadają w totalny kierat, nie? Bo oni chwytają od razu pracę, to jest też właśnie często związane z finansami, wpadają w taką pracę 12-godzinną, dwuzmianową, trzyzmianową, są totalnie zmęczeni, nie? Potem jeszcze studiują, wchodzą na studia, na wykładach też są zmęczeni, potem wiadomo, studia też są stresujące. Więc oni jakby też w tej frustracji często jakoś tak no, przeżywają swoje życie i w takim zmęczeniu, w takim napięciu. Potem trzeba pisać magisterkę, nie chce się tego. Jak człowiek jeszcze zawali jakieś egzaminy, jakiś rok, to tym bardziej gdzieś to zmęczenie narasta. Nie? I często z tych ludzi bardzo szybko schodzi młodość. Oni się bardzo szybko stają właśnie tacy mocno dorośli i już trochę starzy. Nie? Ja pamiętam kiedyś taką sytuację poszliśmy z duszpasterstwem, jak były juwenalia na osiedle akademickie na Rejtana, nie? Żeby tak trochę tam właśnie, mówię, potańczymy trochę. I poszliśmy na to miejsce, oczywiście gra muzyka, nikt nie tańczy totalnie, tam DJ się wysila i mnóstwo takich właśnie chłopaków przy murkach, w dresach, w podkoszulkach, w klapkach łazienkowych, z papierosami, tacy pochyleni, palą i tam piwko mają, palą papierosy, strzepują tam do tego te papierochy do tej puszki i tam sobie dyskutują. Ja sobie pomyślałem, kurczę, oni wyglądają jak ich właśnie, jak ich ojcowie, nie? No tylko, że ojciec ma prawo tak wyglądać, nie? Bo ma swoje lata, a to jakby tutaj jakby myślę, że czasami jest właśnie coś takiego, że no wpadamy w coś, w taki właśnie taki kanał takiego właśnie trochę życia. I jeśli miałbym jakieś przesłanie studentom właśnie zostawić takie też jakieś tam, powiedzmy w tym kontekście, to żeby nie bali się być młodymi, nie? Żeby nie spieszyło im się do tej dorosłości, do tych zobowiązań, jeśli czasami można przeżyć życie oszczędniej, ale też skorzystać z tej młodości, to trzeba korzystać, bo jak śpiewa jakiś Irena Santor, tych lat nie odda nikt. Nie? A co studenci uważają za mocną cechę Koszalina? Ja myślę, że przede wszystkim to, że Koszalin jest miastem stosunkowo niedużym, gdzie na przykład unikamy sytuacji stłoczenia, korków, jakiejś nerwowości, tak? Że jest to takie miejsce, w którym możemy jako, powiedzmy, właśnie grupa ludzi, którzy chcą się tutaj jakoś tam, powiedzmy, związać z tym miastem na jakiś czas, czuć się tak właśnie bezpiecznie i swobodnie, tak? To jest, myślę to. No i to, że powiedzmy, no też kontakty, znajomości, to nie jest też jakaś duża uczelnia, nie jesteśmy jakoś tam, powiedzmy, zatomizowani, tak? Nie jesteśmy rozproszeni. To myślę, że też jest taka mocna kwestia. No i może to, że to miasto jest takie, nazwijmy to, przyjazne, ekologiczne, nie? To myślę, że jest jakieś tam miejsce też do spędzania czasu wolnego. Tylko szkoda, że tych studentów aż tak nie widać, prawda? Że oni gdzieś się chowają, nie? Może w pracy właśnie. Jeszcze trochę zmienię temat. Przyjęło się, że środowiska katolickie są... Jest w nich bardzo dużo kobiet. Czy w duszpasterstwie też jest znacząca przewaga kobiet? Właśnie nie.
I to mnie zawsze zaskakiwało, bo się mówiło często Kościół żeńsko-katolicki, nie? Że tak się mówi często, nie? Ale nie, właśnie tak bym powiedział pół na pół, to jest taka średnia statystyczna, że panów też jest sporo i nawet bywały takie sytuacje, kiedy ja przychodziłem akurat tam do kaplicy, kiedy był początek naszego spotkania, tam była adoracja, rozważanie Słowa Bożego i akurat siedmiu panów siedziało. Ja zawsze mówiłem, co to, seminarium duchowne, nie? Jakieś dziewczyny żeby przyszły, nie? Ale no, zazwyczaj tam jakieś spóźnienia były związane z uczelnią czy z pracą właśnie, ale do tego stopnia bywało, nie? Natomiast mam bardzo takie silne przekonanie, że dobrze, jeśli te grupy są mieszane. To dynamika grupy wtedy jest bardzo dobra i też, no, uczymy się siebie nawzajem, mamy różne spojrzenia na pewne rzeczywistości i to jest bardzo wtedy ubogacające. Zapytam może trochę żartobliwie. Mówi się, że dużo osób do duszpasterstwa przychodzi, żeby poznać dobrą żonę albo dobrego męża. Prawda to, czy jednak nie? Oczywiście, że tak. Ja w ogóle nie należy się tego wypierać. Dlatego, że ja nawet popatrzę na ten rok, który minął teraz, chociaż ten rok akademicki trwający jeszcze, no to mamy świetne małżeństwa, prawda? No wrzesień, Karol i Karolina. Potem mamy Kamilę i Łukasza, tak? Teraz w kolejce już zbliża się Piotrek i Martyna. Zaraz potem Arek i Kasia, tak? No to błogosławimy małżeństwa. To tylko z tego jednego roku akademickiego, nie? Więc ja myślę, ale to jest bardzo dobre miejsce na szukanie męża czy żony. Kiedy popatrzymy nawet na historię duszpasterstwa akademickiego od, powiedzmy, roku 27, kiedy ono zaistniało w Krakowie po raz pierwszy, w ogóle w Polsce, to myślę, że historia małżeństw z duszpasterstw akademickich to by była bardzo długa lista. Ale to, myślę, to jest też zrozumiałe. Podobne spojrzenie na świat, podobne wrażliwości, no właśnie ten światopogląd, który czasami ma znaczenie jednak, to tak, to jest dobre miejsce. Proszę dokończyć zdanie. Przeciętny student w duszpasterstwie akademickim? Buduje dobre przyjaźnie i korzysta z możliwości właśnie rozwijania swojej osobowości. Poza tym, przepraszam, to będzie zdanie złożone, poza tym przeciętny student duszpasterstwa akademickiego to w porządku człowiek. I pytanie już na sam koniec. Co jest najtrudniejsze, a co jest najprzyjemniejsze w tej pracy? Najprzyjemniejsze jest to, co powiedziałem, że można czuć się ciągle młodym, nie? Że ciągle jest jakiś taki jest właśnie na bieżąco, z różnymi słowami też, nie? Ze sformułowaniami, ale ze sposobem myślenia młodego człowieka. To, że się widzi człowieka, jak on wzrasta, to jest niesamowite. To, że mu się towarzyszy, to, że właśnie też towarzyszy mu się w pogłębianiu jego relacji z Bogiem, nie? To jest też, myślę, że człowiek oducza się takiego myślenia, że po prostu wszystko da się ująć w jeden schemat. Nie, bo każda sytuacja jest inna, każda wrażliwość jest inna. Te scenariusze życia są inne, fantastyczne. Natomiast jeśli chodzi o trudność, najtrudniejsze, wiesz co ci powiem, najtrudniejsze jest chyba to, że duszpasterstwo akademickie jest trochę dworcowe, tak bym powiedział. Ja uważam, że duszpasterze akademicy mają takie doświadczenie, że spokojnie mogli być kapelanami dworców później, nie? Dlatego, że duszpasterstwo jest trochę jak dworzec. W sensie takim, że ludzie przyjeżdżają z walizkami gdzieś tam, powiedzmy, czasami czekają dłużej na pociąg, czasami krócej, ale kiedy jest już zapowiedź, oni zasuwają na swój peron, wsiadają do pociągu i jadą w życie, nie? I nigdy do końca nie wiesz, czy to, co zrobiłeś, było wystarczające, czy to, co zrobiłeś, było odpowiednie, adekwatne na ten moment, co tak naprawdę się w życiu tego człowieka wydarzyło, nie? To trochę jest takie zawsze działanie trochę na czuja, nie? I trochę przez to, że jest taka rotacja, nawet jak się przywiążesz do ludzi i budują fajną atmosferę, to oni zaraz wfyrt i w dorosłość, nie? I to jest chyba najtrudniejsze. To cóż, no życzę, żeby tych trudności było jak najmniej, a tych rzeczy przyjemnych i fajnych jak najwięcej. I dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość rozmowy. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Moim i Państwa gościem był ksiądz dr Remigiusz Szauer. Dziękuję bardzo.